Państwa, 9 stopni, burze, na zachodzie i południu. Tak, pogodą rozpoczynamy wiadomości naszego radia. Talk FM, Eurokolicika, Barbie Baby, Langström Extra. Dzisiaj, proszę Państwa, różne wibracje w naszym radiu. Talk FM. Jest lekarką i od 25 lat prowadzi ośrodek rehabilitacji trędowatych w Indiach. Mówi o sobie, że jest matką wielu dzieci i dorosłych, którym daje zdrowie, dach nad głową, miłość i szansę. O, widzicie Państwo, czyli pozytywne wibracje, dach nad głową, bo tutaj w Radiu Tok FM dzisiaj, no, przy czwartku, jutro piątek, święto jakieś katolickie. Proszę Państwa, mówią o tym, żeby bezdomnym nie pomagać w Radiu Tok FM. No to przepraszam bardzo, jeżeli bezdomni chodzą na przykład do stołówki, gdzie przychodzą też emerytki, emeryci, czyli wcale ludzie nie jacyś tam bezdomni, tylko po prostu, którzy chcieliby sobie zaoszczędzić, coś jeszcze do domu naznosić, jakiegoś chleba, bo a to z Carrefourka przywiozą, a to z innych sklepów. Także wiecie Państwo, przeciwko temu jakby te dyskusje w Radiu Tok FM z czerwki 8 na 10 życzku. Ale ja to krótko, bo wiecie Państwo, jak się nie ma Boga w sercu od czasu, kiedy on już tutaj, jak ta linia Mysia, czy to średniowiecze było, czy to było dobrze, czy źle, czy jesteś zimny, czy jesteś gorący, to się możesz Bogu podobać. Ale całkiem taki typ wyzuty z prawdy, wyzuty z Boga, no to nie. Człowiek lepiej, żeby, proszę Państwa, lepiej, żeby człowiek w coś wierzył. A tak jak nie wierzy, to jest samolubem, tylko osobie. No bezdomnym nie, tamtym nie. No to, proszę Państwa, Bóg jest miłosierny. No i po prostu, jeżeli człowiek jest miłosierny, to może ktoś inny myśli, że takiego człowieka łatwiej nabrać, łatwiej oszukać, no bo on wybaczy, on przebaczy, bo w jakiegoś Boga wierzy. A tutaj nie ma się zlitu. I w tych sądach, no proszę Państwa, gdzie tutaj wczoraj na Igańskiej, przedwczoraj też z taką sąsiadką, staruszką rozmawiałam na Igańskiej, tu w Warszawie, na Pradze Południe, że w sądach, że wszędzie tych Żydów pełno i że w związku z tym dużo niesprawiedliwości. No i teraz jak ta linia Mysia znowuż weszła, no to zobaczymy, jakie to opcje. Kto wygra, kto przegra. Fela. Magazyn ekonomiczny w RDC. Wtorki i czwartki o 9.30. Zaprasza Jakub Kapiszewski. Sponsorem magazynu ekonomicznego jest Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. www.kidp.pl. Autopromocja. Było pierwsze do typu spotkanie, gdzie rzeczywiście szefowie państw i rządów mogli między sobą i także trochę polityki, trochę polityki. Ale wiecie Państwo, to, że człowiek nie umie się dzielić, nie lubi się dzielić, bo nie ma Boga, no to jest bardzo złe. Bardzo złe. Jakie jeszcze wibracje? No dzisiaj z tych wiadomości, co mamy, że pomoc humanitarnej. Pamiętajmy, że w ciągu ostatnich 5 lat. Bombę chciał, no zrobił na świecie, już, krzywdę zrobił ludziom, także wiecie Państwo, dolarów. Ja mam, że nie tylko Arabowi. W 2001 roku nie świat wydaje Arabowi. Ciągle za mało. Podkłady pomocy humanitarnej do 2001 roku to jest w ogóle zamierzchła przeszłość, bo po prostu patrzymy przed wojną w Syrii i po wojnie w Syrii. Obecnie potrzebujemy około 20 miliardów dolarów, żeby realizować programy pomocy humanitarnej w skali światowej. ONZ zaczyna już mówić o 40. Tak. Natomiast finansowanie pomocy humanitarnej w skali globalnej kończy się na liczbie gdzieś około 10 miliardów, 8 miliardów dolarów. Więc jest ogromna luka finansowa, której de facto nie ma komu wypełnić, gdyż biedniejsze kraje, w tym i Polska, nie do końca się są zainteresowane finansowaniem tej pomocy, a najbogatsze... W grupie 40 najbogatszych krajów świata. A najbogatsze, najbardziej najbogatsze kraje świata są w kryzysie gospodarczym. Dlatego też cieszy deklaracja premier Szydło, że w tym roku Polska zwiększy pomoc humanitarną. No, procentowy jest to bardzo duży wzrost, bo prawie pięciokrotny, jeżeli patrzymy na kraje Bliskiego Wschodu, i że będzie ten wzrost kontynuowany w kolejnych latach. To, czy to jest zwiększenie w ogóle puli na pomoc, czy kosztem pomocy rozwojowej? W tym roku, nie wiem, bo to są decyzje podejmowane wewnątrz ministerstwa dotyczące przesunięć w różnych częściach budżetu MSZ. Z tego, co
Z tego co wiem, w tym roku zostały wygospodarowane środki wewnątrz budżetu MSZ-u. Natomiast my jako polskie organizacje pozarządowe apelowaliśmy do rządu i mam nadzieję z sukcesem, aby zwiększyć nakłady na pomoc humanitarną, gdyż nie tylko pomagamy ludziom, pomagamy też uchodźcom w tych krajach, z których pochodzą i budujemy pozytywny wizerunek Polski, co także i teraz jest bardzo ważne. To ja może tylko powiem tak, z jednej strony nie było tam Lekarzy bez Granic rozczarowanych tym, że nic z tego szczytu nie będzie wynikało. Takie kwestie, które się pojawiały, to jest właśnie kwestia finansowania, kwestia tego, co robić z kryzysami humanitarnymi, które trwają latami i tak naprawdę nie są nagłe, tylko 6-7 lat, czy można ludzi trzymać w takim, czy nie trzeba inaczej zacząć o tym myśleć. Ale taką rzeczywiście główną kwestią są w tej chwili uchodźcy, między innymi dlatego, że doszli do drzwi dawców, czyli na przykład Europy. W sumie na świecie to jest 60 milionów ludzi. Największą grupą są Syryjczycy. I to jest taki moment, w którym toczy się spór i debata, czy Europa, Polska powinny uchodźców przyjmować, czy nie. I niech ona się toczy, ona jest jakoś ważna. Ale w miarę wszyscy się zgadzają, że najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby wspierać tych ludzi tam na miejscu. Mhm. Dlatego, że to jest tańsze, dlatego, że większość z nich wcale nie chce stamtąd wyjeżdżać i dlatego, że nie chcą ryzykować życia. Chociaż ja od razu pozwolę sobie ze swojej strony zaznaczyć, że to też się nie da wszystkim tam pomóc. To znaczy, no jak ktoś mieszka w obozie 3-4 lata, no to się wtedy zastanawia, czy nie lepiej po prostu poszukać mu szczęścia gdzie indziej. Ale są na to mechanizmy międzynarodowe. Znaczy jest ogromna... Znaczy ja jestem jako przedstawiciel jednej z głównych polskich organizacji humanitarnych bardzo zadowolony, że się tworzy w Polsce taki konsensus, że no przynajmniej minimum minimorum pomóżmy uchodźcom w tych krajach, z których są, albo w ich najbliższym otoczeniu. Bo też trzeba powiedzieć, że nie zawsze mogą w domu, bo jak trwa wojna, to oni uciekają do Libanu, który jest biedny. I tam można ewentualnie, nawet jak się wiele milionów z Polski wyłoży, no to podstawowej pomocy im udzielić. Nasz projekt Fundacji Polskiej Centrum Pomocy Międzynarodowej do tej pory objął w Libanie 18 tysięcy uchodźców, czyli kilkukrotność tej liczby 7 tysięcy, którą Polska zadeklarowała, że przyjmie. Natomiast... No ale z kilku milionów to jest kropla. Oczywiście, to jest cały czas kropla w morzu potrzeb, ale znacząca i bardzo tak, uważalna przez ONZ i już na tym poziomie międzynarodowym, z czego się cieszymy. Natomiast uchodźcy, którzy są najbliżej swojego kraju pochodzenia, mają jeszcze jedną gigantyczną, jeżeli mogę tak powiedzieć, kolokwialnie zaletę. To jest to, że ci ludzie wrócą do takiej Syrii, czy do innego kraju ogarniętego wojną, po tym jak ta wojna się skończy. Natomiast niestety dość zastanawiająca sprawa jest taka, czy ci Syryjczycy, inni imigranci, którzy doszli do Europy, do tej Syrii tak chętnie i szybko wrócą. Ja osobiście bardzo wątpię, bo nie będą mieli tam, nie będzie domu, nie będzie gospodarki. 40% budynków w Syrii leży w gruzach, więc jeżeli oni wrócą, to wrócą jako ostatni, a ktoś te kraje będzie musiał odbudowywać. Dlatego pomagajmy uchodźcom jak najbliżej granic, ale z drugiej strony nie każdy uchodźca może w takich warunkach dotrzymać końca tego kryzysu. I niestety pojedynczym osobom trzeba będzie pomóc poprzez ich przyjęcie gdzieś indziej. I ten proces się nazywa przesiedlenie, czyli po angielsku resettlement. My na przykład mamy taki standardowy przykład przesiedlenia. Wśród naszych uchodźców, którymi się opiekujemy w Libanie, jest rodzina, gdzie mężczyzna jest sunnitą, muzułmaninem sunnitą. Kobieta jest muzułmaninką szyitką, czyli jest małżeństwo w poprzek granicy religijnej. I to małżeństwo jest znienawidzone przez obydwie rodziny. Ci ludzie nie wychodzą z piwnicy, bo się boją zemsty ze strony swojej rodziny i swoich znajomych i w ogóle społeczności. Wyprowadzają z tej piwnicy raz w nocy dzieci na dach, żeby mogły zaczerpnąć świeżego powietrza, a dzieci żyją w strachu, że zostaną porwane przez te rodziny, bo po prostu to małżeństwo w ogóle nigdy się nie powinno odbyć. Są osoby, które są w takiej sytuacji lub ja na przykład są zagrożone społeczności, jak jazydzi. Są na przykład zagrożone ze strony terrorystów czy ze strony służb bezpieczeństwa, które no, nie mogą mieszkać obecnie bezpiecznie w tych krajach, nawet jeśli są uchodźcami. Apelujemy, aby takim grupom niewielkim uchodźców pomóc. Ale no powiedzmy sobie szczerze, Polska nie jest wymarzonym krajem, dokąd ci ludzie chcieliby się udać i to też trzeba udowodnić jakoś na arenie międzynarodowej, żebyśmy no, też nie byli traktowani tą samą miarą jak w Niemcy i Szwecja, gdzie te diaspory uchodźców są dużo większe. To co wy robicie, to co robi PCPM w Libanie jest też świetne, dlatego że właśnie to ma taki, jakkolwiek to cynicznie, brzmi nie tylko, że Polacy mogą dzięki organizacji, czy waszej organizacji pomóc, ale też ma to taki
polski wymiar, tak? Bo wy to nazywacie polską strefą humanitarną, macie takie ambicje, może to jeszcze duże słowo, ale nie, to jest świetne i tylko ja pytanie właśnie, jak bardzo rząd się w to włączy, bo ja pamiętam szczyt w Londynie, na którym Polska zaoferowała mniej niż Węgry, mniej niż ktokolwiek z tych krajów, które tam były. I drugi problem jest taki, że wszyscy wiedzą, że tak, takie są prognozy, że uchodźców będzie na świecie coraz więcej imigrantów, czy klimatycznych, czy dlatego, że jest zglobalizowany świat i wszyscy wiedzą. No i pytanie jest o reformę tego prawa, które powstało od II wojny światowej, konwencji genewskiej, całego systemu. Wydaje mi się, że świat, nie, no to jesteśmy jeszcze strasznie daleko od tego, żeby się cokolwiek zadziało. Te mechanizmy i mechanizatorskie działają bardzo powoli. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten skokowy wzrost migrantów i uchodźców, i on jeszcze może jeszcze bardziej wzrosnąć, bo pojawiają się takie sygnały, że np. Nigeria, która liczy 200 milionów mieszkańców, zaczyna tam być dość niestabilna sytuacja, że te migracje przerosną i te mechanizmy, które miały miejsce do tej pory, one już przestaną być wystarczające. Z jednej strony to już nie będzie przyjmowanie kilku czy kilku tysięcy ludzi, tylko kilku milionów ludzi, co też nie jest popularne w krajach przyjmujących. To jest kwestia przestawienia czegoś w głowie, że po prostu to będzie duża część jakiegoś budżetu wsparcia humanitarnego. No właśnie jesteśmy w pośrodku bardzo ciekawego, ciekawej sytuacji. Oczywiście są stare chińskie przekleństwa, obejrzyły się w ciekawych czasach, a pod kątem migracji takich właśnie jesteśmy. Na pewno dobrze byłoby, żeby Polska w jakiś, choćby niewielki sposób znalazła się na tej układance, gdyż powinno być tak trochę nic o nas bez nas. I powinniśmy też pamiętać, że nie tylko, że jest potrzebna pomoc na Bliskim Wschodzie, ale także na Ukrainie. I my graniczymy z krajem, który do końca stabilny nie jest, który liczy 45 milionów mieszkańców. I gdyby kiedyś nastąpił ruch migracyjny z Ukrainy do Polski, czy na przykład uchodźczy, to nie będą tysiące, tylko będą setki tysięcy ludzi. Na końcu musimy kończyć. Czy po tym szczycie jesteś taki bardziej optymistyczny, czy nawet pesymistyczny, że to się wszystko dzieje powoli, jest bardzo dużo cynizmu, polityki i nic z tego nie wynika. Po prostu ludzie siedzą, czekają, pieniędzy nie ma, jest kryzys i tysiąc różnych ważnych argumentów w grze i efekt jest taki, że nic się nie dzieje. To znaczy, ten szczyt został uratowany od bycia pod takim totalnym non-eventem. No, były tam poruszane kwestie, które są ważne dla organizacji humanitarnych, ale powiedzmy sobie szczerze, w tym świecie decyzje podejmują największe kraje, które są w Europie, w Ameryce Północnej, Japonia, Chiny, Rosja i Indie. I te kraje będą decydować, jak ten kształt świata międzynarodowego i pomocy humanitarnej będzie wyglądać. Doktor Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Kończyt. Światło. Zdrowie duchowe i cielesne oraz opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy nad Janem, Andrzejem, linia myśla weszło. Myślę, że weszła linia myśla. Myślę, że to do Państwa dotarło jakoś, prawda? Pogorzelskich i Bowblej. Za poległych z rodzin Boreckich i Szyszkowskich. O radość życia wiecznego dla zięcia świętej pamięci Leszka. O życie wieczne dla Władysława Kobusa za świętej pamięci Łucję. Pamięci, z Poznania, żeby był prawosławny, za zmarłego Andrzeja tak mówił, Pytlaka, o zdrowie wieczne dla Heleny Matej. Nie ma w Warszawie tutaj ani ludzi, ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ale specjalnie tak mówią, co Państwo zobaczą. Która była gdzieś na półce w sklepie, w magazynie rok czy pół roku i czekała na nas, aż ją weźmiemy, tylko mamy kawę, która jest świeża po paleniu, czyli na przykład 7-14 dni po wypaleniu. Kawę można pić. Tak naprawdę to jest dla mnie kluczem. Polecałbym poszukać w jakiejś lokalnej palarni, nawet nie dłużej, gdzie możemy złapać bezpośredni kontakt z osobą, która pali dla nas tą kawę, zapytać się o jakieś wskazówki, jak wybrać dobrą kawę, taką, która będzie odpowiadała naszym preferencjom smakowym. No i dzięki temu będziemy w stanie też spróbować wielu różnych kaw, które mają udokumentowane pochodzenie, czyli tak naprawdę nie jest zaznaczone, że jest to kawa z Brazylii i to tylko tyle, bo to tak jakby powiedzieć, że na przykład wino jest z Francji, tak? Dużo na papie. I talk about the importance of being peaceful. Tak. Musicie być cicho, cisi, odziedziczą ziemię. I to Pismo Święte wcale nie w żartach mówi, że cisi, łagodni, pokorni, usposobieni duchowo, odziedziczą ziemię. Także tutaj duchowość wchodzi może nawet i
będzie matura z religii.